Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Pectobon, łagodzącego kaszel i przeziębienie. Kaszel to objaw, który towarzyszy prawie wszystkim infekcjom górnych dróg oddechowych. Jest to w istocie reakcja obronna organizmu, bo kaszel jest elementem układu odpornościowego. Poprzez kaszel organizm wyrzuca z dróg oddechowych te substancje, których tam sobie nie życzy. Jeżeli kaszel jest elementem układu odpornościowego, to czy jest logiczne hamować ten kaszel poprzez stosowanie leków, które hamują go na poziomie tkanki mózgowej, takie jak kodeina, dekstrometorfan? No chyba nie. Kaszel możemy podzielić edukacyjnie na dwa rodzaje. Kaszel ostry i przewlekły. Ten kaszel ostry to kaszel wynikający z infekcji ostrych, dziejących się w górnych drogach oddechowych. Przyczyna tego kaszlu jest taka, iż błona śluzowa, która powleka drogi oddechowe, zostaje uszkodzona, a przez to receptory kaszlowe, które są pod tą błoną śluzową, ulegają szybszemu drażnieniu. I to nie musi być koniecznie jakaś, nie wiem, wydzielina, która tam się dzieli. Oczywiście ona najczęściej drażni, ale nawet zwyczajny śmiech, różnica temperatur, wiatr, one również mogą prowokować kaszel. Celem terapeutycznym w takiej sytuacji jest stosowanie ziół, które będą działały powlekająco, przeciwzapalnie, będą przywracać błonie śluzowej prawidłowy stan. I takie zioła to na pewno babka lancetowata, to na pewno korzeń lukrecji, prawoślas, to poroz islandzki, to kwiat i owoc bzu czarnego. Jeżeli mamy do czynienia z kasztem przewlekłym, to najczęściej jest on konsekwencją tego, iż wydzielina spływa po tylnej ścianie gardła i tchawicy oraz oskrzelach i tam powoduje, tam ona zalega. I też z surowcami zielarskimi, które tutaj należy stosować, są przede wszystkim surowce wykrztuśne. Takie na przykład jak ziele tymianku. Ale pamiętajcie Państwo, zioła działają szeroko wachlarzowo. To nie jest tak, że on, taki surowiec działa jedynie wykrztuśnie, bo tymianek działa również przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, rozkurczowo. Babka lancetowata ma działanie immunostymulujące. Także surowce zielarskie, zwłaszcza jak je stosujemy w mieszankach ziołowych, działają najlepiej na kaszel. I nie trzeba wtedy pamiętać, czy to jest kaszel przewlekły, czy to jest kaszel ostry. One zadziałają na każdy rodzaj kaszlu, czy mokry, czy wilgotny, wszystko jedno. Zioła sobie z nim poradzą. Należy stosować jednak mieszanki ziołowe. Różne są mieszanki ziołowe. Ja akurat stosuję na przykład kilka z nich. Tu przykład jednej mieszanki ziołowej widzicie Państwo na ekranie. Myślę, że gdy będziecie stosować surowce zielarskie, które są zawarte w tej mieszance, będzie ten kaszel Wam mniej doskwierał. W leczeniu kaszlu przede wszystkim na czoło wysuwają się preparaty ziołowe. Natomiast syntetyczne leki mogą być stosowane, ale wyjątkowo rzadko, tylko w przypadku, gdy na przykład ktoś nie może spać z powodu ataków kaszlu będących w nocy. Wtedy owszem, no można stosować, ale im krócej, tym lepiej. Zioła zdecydowanie są najlepszym sposobem na kaszel.